Tak, twoją porażkę. Daniel, powiedz się swoimi, podziel się swoimi przeżyciami, emocjami. Tak jak widzisz, przegrywasz 2-0. Moi drodzy, powiem wam tak, Daniel ma niebieską bluzę i niebieskie jest nie bez znaczenia jego skał. Kolorem. Jaki to jest skał? Czerwony. Czerwony jak co? Diabeł. Czerwony mój. No jak właśnie. Diabeł. No właśnie. Czyli mój. Czyli mój. Nie, nie zgadzam się. Dla mnie mogłem wbijać w bluzę. Ale jak się z tym czujesz? Że wygrałem? Że przegrałeś. 3-0. Fakty. Nie no, nie chcę to porażka robić. Kurczę, są tak blisko ten telefon. Jeszcze bliżej, może mi przyłóż w ogóle do oczy, co? Byliśmy wczoraj z Danielem na bilardzie, jak już widzieliście, i dzisiaj od rana tak naprawdę wstałam. Zrobiłam naleśniki i byłam na wykładzie online. Fajnie, bo można sobie popodróżować. W czwartek wyjadę, w poniedziałek wrócę. Welcome in my new vlog. I don't know what I will be doing, but what I know is that I don't know what to say. So yeah. Idę umyć włosy. Idziemy do Oliwki na pyżamo party. Mam chipsy. Jestem ubrana, ale zaraz będę nie ubrana, rozebrana. Oliwka to po prostu piękna kobieta. Żartuję. No to jest pyżamo party, więc będę w piżamie. Jestem. Teraz już tylko wejść na czwarte piętro. Ćwiczyć dubsko. Mega ładnie tu jest. To w ogóle nie wygląda jak studencki apartament. Jak studenckie mieszkanie. Dobra. Boże. Masakra. Czy ty biegłaś? Mam wrażenie, że wy po prostu nie poznałyście takiego chłopaka, który będzie wam się truly... A gdzie poznałaś normalnego chłopaka? No nigdzie. No właśnie. Ale ja się śmieję, że ja będę tą fani bogatą ciocią z psami. Tak, która przyjeżdża raz na roku na święta i daje do prezentu. No, wyglądałyście godzinę, że ona doszła, że była mega. Clean, że fresh. Proszę Agata, moi drodzy, i przyniosła co? Dixie. Otwieraj, otwieraj. Yes. I just fell in love. I just quit my job. I'm gonna find no drive. Damn, they work me so damn hard. Work my night, then I'll pass by. And they work my nerves, that's why I cannot sleep at night. Na Przymorzu. Girls Night uważam za udane. Mega, miałyśmy tyle fajnych, ciekawych tematów do porozmawiania. Ja jestem mega zadowolona, tęskniłam za takim czymś.
Sama miałam zresztą na bucket liście tak naprawdę zrobienie takiego pijama party z dziewczynami, takie wiecie, girls night. Buziaki dla was dziewczyny, uwielbiam was i teraz idę na SKM-kę i jedziemy, moi drodzy, do fryzjera. Jeśli mam być szczera, tam jest jeden taki mega przystojny typek, który mnie obsługiwał za ladą. Tam, gdzie się właśnie podaje te gotowe obiadki. He gives me Channing Tatum vibes and I like it. Co ja mam teraz na głowie? Mam teraz toner na głowie. Tak wygląda efekt końcowy. Dawno, dawno nie czuła się taka piękna. Chciałam jeszcze tylko dopowiedzieć, że mam pewną obsesję. I to nie jest obsesja na punkcie snowboardu. I tak to wygląda, moi drodzy. I to, jedno życzenie, to jest moja ulubiona książka. Jeśli nie wiecie, z jaką książką zacząć, romantykiem, zacznijcie z nią. Jakby wam ładnie przedstawić sytuację. Jesteśmy w trakcie wprowadzki, w trakcie remontu. I powiedzmy tak sobie ładnie, jakby to określić, nie jestem w stanie wyjść z pokoju, bo zamknęłam przez przypadek drzwi i nie mam klamki. Czekam na mamuśkę, aż wróci. Bo nie mam jak wyjść. Co z tego pokoju? Dobra, witajcie widzowie. Jesteśmy dzisiaj z Wiktorem i zgadnijcie, co się dzieje. Nie zgadniecie. Jedziemy oglądać willę. To jest, słuchajcie, to osiedle. To nawet nie jest osiedle, to jest małe miasto. Hej!
raz w przyszłości, montując, ogarnęłam, że nie powiedziałam na żadnym z tych filmików w sumie, że po prostu poleciałam na weekend do Zakopanego na snowboard. Pokazałam wszystko, co się dzieje, ale nie powiedziałam, co się dzieje. Także tylko chciałam wyjaśnić sytuację. Ha 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 ha!